Cześć, z tej strony Rolet. Niedawno doszła do mnie kolejna latarka od firmy True Night. Jest to tym razem Catapult V5 UT. Naprawdę bardzo dobrze wykonana, ciężka i dość poręczna latarka wyposażona w naprawdę bardzo dobrą diodę LED. Jest ona wodoodporna, zasilana dwoma akumulatorami 18650. Tutaj macie trochę specyfikacji, jeżeli chcecie poczytać. Co fajne, w zestawie znajduje się też pokrowiec na latarkę, dzięki czemu możemy ją nosić na pasku. A więc przejdźmy do jej testów. To jest najsłabszy tryb tej latarki, więc w momencie jak zgaszę światło i to jest najsłabszy tryb tej latarki. Naprawdę sztosi, kozacka jest. To jest mocniejszy. Jeszcze mocniejszy. I maksymalny. Naprawdę mega mocna jest ta latarka. A ma ona dodatkowo fajną funkcję, ponieważ jak odkręcimy sobie tą część, zresztą wam pokażę, to możemy mieć po prostu coś w stylu softboxa. Zobaczcie, odkręcamy. No i mamy po prostu tak ładnie oświetlona. Wtedy dioda jest po prostu na wierzchu i po prostu zobaczcie, jak to działa. Po prostu nie skupia się wtedy światło. I działa to w ten sposób, że na urbex idealne, lub też do oświetlania dużej powierzchni. Naprawdę fajna opcja. A po przykręceniu z powrotem mamy latarkę wodoodporną oraz właśnie ze skupionym światłem. Taką skupioną wiązką. Ma ona też tryb stroboskop. Jeżeli wyłączymy ją i klikniemy ten drugi guziczek na niej, i działa to tak. Naprawdę bardzo szybki ten stroboskop jest. Dobra, zobaczmy, jak ta latarka spisuje się w wodzie. Ma ona wodoodporność do 2 metrów pod wodę, więc jest to naprawdę całkiem dobrze. Można z nią sobie spokojnie pływać. Więc zanurzmy ją. W momencie, ja ją odpalę na najniższym trybie, chociaż najwyższy tryb. I proszę bardzo, nurkujemy. No i jak widzicie, latareczka jest sobie pod wodą spokojnie. Naprawdę dobrze sobie radzi, ładnie świeci. Przyciski działają, cały czas latarka działa. Teraz stroboskop pod wodą. A teraz najsłabszy tryb pod wodą. Trochę mocniejszy tryb. Najsłabszy tryb pod wodą. Trochę mocniejszy. Jeszcze mocniejszy. I teraz najmocniejszy. I naprawdę latarka świetnie sobie radzi pod wodą. Więc przejdźmy teraz do testu mrożenia. Ok, w celu zamrożenia przygotowałem sobie tackę, którą napełniłem wodą. Jest ona pełna wody, więc wkładamy do tej wody latarkę. Oczywiście nie jest ona całkowicie zalana wodą, ale w każdym razie myślę, że test i tak przebiegnie pomyślnie, więc ja delikatnie tutaj zamknę. Dobra, więc zostawiamy tam latareczkę na około 20 godzin. No jak widzicie, latareczkę naprawdę bardzo ładnie przymroziło, nawet zresztą możecie zobaczyć, jak szron z niej ściągam palcem. Więc zobaczymy teraz, jak się ją rozmrozi i czy ona będzie działać, bo zobaczcie, jak chwycę za latarkę, to ona jest wmrożona tutaj w tą wodę. Śmiesznie to wygląda. Przyciski też zamrożone, więc nie da się ich kliknąć. Więc teraz musimy po prostu ją... O, momencik, nawet się da ją tak wyjąć z tej tacki. Więc jest naprawdę ok. I teraz zobaczymy, jak się rozmrozi, czy będzie działać. Latareczka rozmrożona, więc sprawdźmy. Odpalamy najsłabszy tryb. Mocniejszy. Mocniejszy. I najmocniejszy. I naprawdę dobrze sobie radzi ta latarka. Jest naprawdę mega. I teraz sprawdźmy stroboskop. Też wszystko działa. No więc jak widzicie, jest wszystko git. I dzięki za oglądanie. Polecam latarki od firmy True Night. Link macie w opisie, więc trzymajcie się. Cześć.